Witajcie. Witajcie serdecznie. Angelika, Agnieszka, dzień dobry, Daria, witajcie. O, dużo Was jest, także bardzo się cieszę. Witajcie, hello. Bardzo mi miło z Wami się słyszeć, widzieć. Bardzo się cieszę, że zgłosiliście na kolejne webinarium, które mam przyjemność dla Was poprowadzić. Dla tych, którzy mnie nie znają lub pierwszy raz są na naszych zajęciach, przedstawię się. Ja się nazywam Kamila Jaszczak, prowadzę zajęcia z literatury, z historii sztuki, z plastyki. Jestem nauczycielem na co dzień. Co dzisiaj będziemy robić, tak? Pojawiają się już pytania. Tak jak widzieliście w reklamach, w zapowiedziach, dzisiaj porozmawiamy sobie o miłości w sztuce i dlaczego taki temat? No dlatego, że wczoraj było święto, które pewnie większość z Was zna. O, też jest jakaś Kamila, także bardzo miło. Jakie to było wczoraj święto? Jakie było wczoraj święto? Walentynki, właśnie, obchodzone prawie na całym świecie. Oczywiście w różnych tradycjach, w różnych krajach inaczej. Ale samotni też mogą obchodzić walentynki, bo tak jak się dowiecie dzisiaj, miłość to nie jest tylko taka do kobiety lub do mężczyzny, do dziewczyny, do chłopaka. Miłość ma różne oblicza, to może być miłość do rodziców lub miłość rodzica do dzieci, rodzicielska, a to może być miłość do zwierząt. To może być miłość lub pasja do czegoś, do malowania, do gier, tutaj piszecie. Także miłość ma wiele obliczy i zaraz się o tym przekonacie, jak była właśnie wyrażona w sztuce. Tak, miłość do rodziny jak najbardziej. To co, zaczynamy do przyjaciela, tak, do siostry, do brata, braterska. Może być też miłość do Boga, miłość do ojczyzny. Także widzicie sami, że jest tych obliczów miłości jest bardzo dużo. Pytacie, czy to jest plastyka. To są zajęcia takie z historii sztuki bardziej, połączone z inspiracjami literackimi i muzycznymi i filmowymi. Natomiast mam nadzieję, że po tych zajęciach wy zainspirujecie się tymi wszystkimi obrazami, które zobaczycie, muzyką i będziecie sami mogli stworzyć jakieś walentynki dla waszych najbliższych. Bardzo proszę, zaczniemy już prezentację. Piszcie, jeżeli macie jakieś pytania, to będę starała się na bieżąco odpowiadać. Tak, może być miłość do kota. Ja też zorganizowałam dla Was takie specjalne konkursy i akcje właśnie z miłości z różnych okazji walentynkowych. Na pewno zobaczycie na stronach internetowych, naszych na Facebooku właśnie miłość do siebie, miłość do zwierząt, miłość do polskości. Także zobaczycie jutro na naszych mediach społecznościowych. Dobrze, zaczynamy. Już bardzo proszę o uwagę. Miłość w sztuce, tak? Nasz dzisiejszy temat. I zaczynamy, co dzisiaj będziemy omawiać. Co to jest miłość? Zastanowimy się właśnie nad tym, co to jest tak naprawdę miłość. Czy to jest jakieś uczucie? Czy to jest jakaś abstrakcja? Tak naprawdę o co chodzi? Co to jest sztuka? Bo skoro temat brzmi miłość w sztuce, to musimy sobie też odpowiedzieć na pytanie, co to jest sztuka, tak? Jakie mamy rodzaje miłości? To już pięknie, że odpowiedzieliście na ten temat. Miłość kobiety i mężczyzny w sztuce, miłość rodzicielska i miłość w kadrach filmowych. Pokazałam Wam bajki, ale także będzie też ukazana miłość do zwierząt. Dzień dobry, witam jeszcze raz tych, którzy do nas dołączają. Zapraszam serdecznie. Tak, i chciałabym Wam powiedzieć, co na temat miłości mówi słownik. Słownik języka polskiego, czyli taki słownik, do którego się zawsze odnosimy, jeżeli nie do końca rozumiemy znaczenia danego wyrazu.
I ten nasz słownik podaje kilka znaczeń. Ja wybrałam kilka z tych znaczeń tylko, takich odpowiednich dla Was. Tak to pięknie pisze Renatka, miłość rodzica do dziecka jest jak wspaniały kwiat. Pięknie. Tak, to webinarium jest od 4. klasy do 8. klasy, także wszyscy mogą oglądać, jest to zakres szkoły podstawowej, ale oczywiście i starsi mogą obejrzeć, i młodsi, nie ma tu żadnych pytań, także jeżeli kogoś to zainteresuje, to będzie mi bardzo miło. Słownik języka polskiego podaje, że miłość to głębokie uczucie do drugiej osoby, któremu zwykle towarzyszy pożądanie, taka tęsknota. Drugie znaczenie podaje, że jest to silna więź, jaka łączy ludzi sobie bliskich, tak? I nie ma tutaj wspomniane, że musi być to kobieta i mężczyzna. Jest to też poczucie silnej więzi z czymś, co jest dla kogoś wielką wartością, czyli na przykład miłość do ojczyzny, miłość do zwierząt, a także głębokie zainteresowanie czymś, znajdowanie w czymś przyjemności, czyli taka nasza pasja, tak? No i miłość może być też obiektem uczuć i pragnień. Jakie synonimy mogą być do miłości? Ja tutaj wypisałam kilka. Synonimy, przypomnę, to są takie wyrazy bliskoznaczne. Często jak piszecie jakąś pracę pisemną, dłuższą wypowiedź pisemną i też jak będziecie pisali na egzaminach, to pani zapewne poloniska poprawia wam błędy, które się powtarzają. I to są, dlatego warto korzystać ze słownika synonimów lub mieć gdzieś w pamięci wyrazy bliskoznaczne, tak żeby unikać powtórzeń. I właśnie tutaj pozwoliłam sobie wypisać kilka synonimów miłości, wyrazów bliskoznacznych i słownik podaje nam, że to może być uczucie inaczej, sentyment, afekt, kochanie, rozmiłowanie, lubość, miłowanie się, umiłowanie, namiętność, uwielbienie, zaangażowanie, sympatia, sentyment, przyjaźń, zainteresowanie, zamiłowanie, uczucie, kochanie, flirt, zakochanie, zmysłowość, fascynacja, romans i namiętność. Tutaj widzę wyrazy też wielkiej sympatii do mnie, do Was, do Waszych zwierząt, bardzo miło. Niech otacza nas wszechogarniająca miłość i całe to nasze spotkanie. Mam nadzieję, że w takim nastroju dotrwamy do końca. Słuchajcie, a pokażę wam teraz filmik, co mówią na temat miłości dzieci. Trochę mniejsze od Was, od niektórych z Was zdecydowanie mniejsze. I posłuchajcie, co mówią dzieci w wieku przedszkolnym, jak rozumieją miłość. Włączę Wam, mam nadzieję, że będzie słychać dobrze. Że się kochać, wiesz? Że kogoś się kocha. Jak mama albo tatę. Jak ktoś kogoś lubi i kocha. Myślę tak, że jak ktoś się polubi, to jak na końcu się polubi, to wtedy się jest miłość. Miłość to jest takiego, co na przykład ktoś chce się z kimś ożenić i ten ktoś się go kocha. Miłość to jest to, że wszyscy się lubią, kochają i całują się. Ożenić się. Miłość to można się przytulić. To jest takie coś, że się ożeni. Panie Owin. Że lubią się i czasami często pomagają sobie. Tak, miłość to coś, co czujemy, mówiły dzieci do drugiej osoby, do rodzica, do brata, do babci. Ta prezentacja razem z filmikiem będzie, całe to webinarium będzie nagrane i będzie dostępne
u Was na stronie, więc będziecie mogli sobie zobaczyć i posłuchać jeszcze raz filmu, jeżeli ktoś nie słyszał. Śmieszne, tak. Zawsze takie wypowiedzi małych dzieci nas bawią, ale one są szczere, proste, płyną prosto z serca, więc takim miłym akcentem możemy sobie zacząć nasze webinarium. A może Wy macie jeszcze jakiś pomysł, co to jest miłość? Może coś zupełnie innego, co tutaj usłyszeliśmy, co przeczytaliśmy w słowniku? Macie jeszcze jakieś pomysły? Rysujecie koty, tak? Dobrze. To w takim razie, jak już tak, to oddanie dla drugiej osoby, bycie dobrym dla drugiej osoby, bardzo dobrze. Tak, staranie się dla drugiej osoby, okazywanie jej, tak, pełnienie za nią, branie za nią odpowiedzialność, tak, pomaganie, zaufanie, pięknie. Bycie dobrym. Natalia, Paweł, Marysia, bardzo ładnie. Miłość to dwa serca, które się połączą. Weronika, no przepięknie. To czekolada też, jak ktoś lubi czekoladę, może być i troska o innych. Dobrze, to zastanówmy się zatem, co to jest sztuka, bo mamy temat miłość w sztuce. I też sztuka według słownika języka polskiego mówi, podaje nam kilka definicji. Dziedzina działalności artystycznej, która wyróżnia się ze względu na reprezentowane przez nią wartości estetyczne, też wytwór lub utwory takiej działalności. Umiejętność wymagająca talentu, zręczności lub specjalnych kwalifikacji, też może się tak zdarzyć, bo jak ktoś chce coś namalować, to musi trochę tego warsztatu poćwiczyć, musi mieć do tego też talent. Jeżeli ktoś chce coś napisać pięknie kaligrafią, też powinien poćwiczyć, tak, tą technikę do rzeźby, do każdej dziedziny sztuki, jakakolwiek by ona nie była, bo to też może być taniec, śpiew, potrzebna jest ciężka praca, ale też i taniec, talent, do tańca również. Pytacie, czy będziecie coś tworzyć. Ja mam nadzieję, że na końcu coś stworzycie i wyślecie nam do pokazania, że te zajęcia Was do tego zainspirują. Sztuka to może być też czyn dokonany dzięki takiej umiejętności, czyli ktoś, można powiedzieć, że ale ktoś dokonał sztuki, tak? To może być też utwór dramatyczny przeznaczony do wystawienia na scenie, czyli tak zwany dramat. Starsze klasy to już wiedzą, bo na pewno omawiały balladynę czy Wesele Wyspiańskiego. To może być przedstawienie skonstruowane właśnie na podstawie takiego utworu, na przykład dziady, pojedynczy przedmiot, roślina lub zwierzę jakiegoś gatunku, jakaś sztuka, osoba o określonych cechach, mówimy czasami niezła sztuka i jakaś część oddzielona od czegoś. Musimy sobie jeszcze uświadomić podział na sztuki plastyczne, bo tak jak wiecie, sztuki plastyczne i techniki plastyczne są bardzo, bardzo różnorodne. Ja nie będę w stanie Wam tak w krótkim czasie przedstawić wszystkiego, ale tak, żebyście wiedzieli, taki największy podział, że jest to, może to być sztuka czysta, czyli taka podporządkowana celom utylitarnym, użytecznym, na przykład grafika użytkowa, jakieś ulotki, ceramika, obrazy, ale może być sztuka bezprzedmiotowa, tak zwana abstrakcyjna. Ktoś zna może jakiegoś malarza abstrakcyjnego? Ktoś może coś słyszał? Widzę, że to już ekspresja malarska. Twoja mama maluje, tak, Weronika, abstrakcyjnie. Mi się nazywa Pablo Picasso, ale tych abstrakcji może być wiele. Pięknie, Matisse. No Matisse tak częściowo, ale jak najbardziej niektóre jego prace były bardzo, bardzo abstrakcyjne. I sztuki plastyczne dzielą się na płaszczyznowe i to mogą być te wszystkie, które są wykonywane na płaszczyźnie, tak, czyli płaskie, czyli na przykład malarstwo, rysunek, grafika, kaligrafia, czyli sztuka pisania, fotografia, ale także animacja. I też będziecie mieli pokazane fragmenty kadrów filmowych z bajek jako sztuka właśnie plastyczna formy płaszczyznowej. A do przestrzennych możemy zaliczyć architekturę, rzeźbę, scenografię, jeżeli na przykład wystawiane są jakieś dramaty na scenach, rzemiosło artystyczne i też lalkarstwo. I teraz zastanówmy się właśnie nad pojęciem miłości. Powiedzieliśmy sobie, że miłość ma jedno imię i ma różne oblicza. Sami piszecie właśnie, że uwielbiacie swoich przyjaciół, koleżanki, siostry, rodzeństwo, kuzynów. I
taka miłość jest tak naprawdę siłą napędową do życia, do twórczości, daje nam motywację do działania, ale także miłość do siebie, tak? Jeżeli się rozwijamy, dbamy o siebie, to też jest to, jest to pewnego rodzaju miłość. Wtedy tą sobą możemy dzielić się też z drugim człowiekiem. I wyodrębniłam tutaj właśnie miłość mężczyzny i kobiety, miłość rodzicielską, do zwierząt, do Boga, do ojczyzny i do drugiego człowieka. Rodzaje miłości mogą być różne, bo wiecie, że może być miłość i szczęśliwa, i nieszczęśliwa, i platoniczna, i miłość bardzo namiętna, i miłość tragiczna, która się kończy czasami bardzo źle. I wy też już to wiecie na przykład z literatury, prawda, na przykład w Balladynie. Ale takie dwa rodzaje miłości, z którymi może się jeszcze nie spotkaliście, albo spotkaliście się, ale nie do końca wiecie, na czym one polegają. To jest miłość platoniczna. Według Platona to miłość taka zmysłowa, do pięknego ciała, taka jako droga do miłości nadzmysłowej, do pięknej duszy, idei piękna. Jest to taka miłość oparta na relacji duchowej. Głównie właśnie w młodszym wieku rozwijamy się na podstawie właśnie miłości platonicznej. A narcyzm, to ci, co już omawiali mitologię, to na pewno znają w piątej klasie, umiłowanie samego siebie, zwłaszcza własnej urody. Pojęcie pochodzi właśnie od mitologicznego narcyza, który wzgardził miłością nimfy Echo i został za to skazany przez Afrodytę na niespełnioną miłość do siebie samego, do własnej urody, którą dostrzegł w tafli wody. I jak mówimy, że ktoś jest taki narcystyczny, to tylko to świadczy to o tym, że ta osoba zapatrzona jest w siebie, mówi o sobie jak najlepiej, widzi tylko własne odbicie, tak, i uważa, że jest najpiękniejsza i najlepsza. Ja mam taką prośbę, jeżeli macie jakieś pytania, to bardzo proszę piszcie, ale nie wysyłajcie tych obrazków, emotikonek, bo to bardzo rozprasza i myślę, że innych, i mnie, i innych. Jeżeli macie jakieś pytania, to proszę, ale emotków proszę już nie wysyłać. Pytanie jest, czy jestem malarką. Tak, znaczy maluję, jestem plastykiem, także można powiedzieć, że tak, jestem też malarką, tak jak najbardziej. Bardzo proszę, o dziękuję, tak, stop emotki, dziękuję bardzo. Jeżeli wy też malujecie, to bardzo chętnie zobaczę wasze prace, może po naszym spotkaniu zechcecie mi wysłać, to bardzo proszę, chętnie je zobaczę, podzielę się opinią i nagrodzę. Dobra? Zaraz zaczniemy prezentację naszych obrazów wielkich mistrzów malarstwa, ale i rzeźby. Zanim jednak to zrobię, chciałabym was zapoznać z fragmentem wiersza pod tytułem Niepewność Adama Mickiewicza, który właśnie w taki piękny sposób pokazuje tą delikatną granicę między przyjaźnią a kochaniem. Zaprezentuję wam ten wiersz w postaci wykonania muzycznego Marka Grechuty. Gdy cię nie widzę, nie wzdycham, nie płaczę, nie tracę zmysłów, kiedy cię zobaczę. Jednakże gdy cię długo nie oglądam, czegoś mi braknie, kogoś idzie żądam i tęsknię sobie, zadaję pytanie, czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie. Cierpiałem nieraz, nie myślałem wcale, abym przed tobą szedł wylewać żale. Idąc bez celu, nie pilnując drogi, sam nie pojmuję, jak chcę zajdę progi. Wchodząc sobie, powtarzam pytanie, co mnie tu biorę, przyjaźń czy kochanie?
z oczu znikniesz, nie mogę nierazu w myśli twojego odnowić obrazu. Jednakże nieraz czuję mimo chęci, że on jest zawsze blisko mej pamięci. I znowu sobie zadaję pytanie, czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie. Dla twego zdrowia życia bym nie skąpił, po twą spokojność do piekieł bym wstąpił. Choć miałej rząd nie ma w sercu moim, bym był dla ciebie zdrowiem i pokojem. I znowu sobie zadaję pytanie, czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie. Pytaliście się tutaj, czy jest to ta sama osoba, która śpiewa Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Tak, to jest ta sama osoba, to jest pan Marek Grechuta, bardzo znany artysta krakowski i on bardzo właśnie często śpiewał lirykę i poezję śpiewaną. Tutaj akurat mieliście fragment wiersza Adama Mickiewicza. Większość z was już, widzę, go znało. Tutaj pisaliście, że rodzice wasi śpiewają te piosenki, lubią te piosenki, bo jest to bardzo, bardzo znany wiersz, tak? I myślę, że pytanie jest bardzo aktualne, uniwersalne, no bo często zastanawiamy się, czy to jeszcze jest przyjaźń, czy to już kochanie, czy do tej osoby czuję coś więcej. Dobrze, zaczynamy omawianie naszych obrazów. Pierwszy to obraz przedstawiający miłość kobiety i mężczyzny pod takim hasłem, ale tak naprawdę to jest Amor i Psyche, czyli taki symboliczny wiersz przedstawiający mitologicznego boga miłości i boginię Psychę, namalowany przez flamandzkiego malarza późnego baroku, wiek XVII, Antona van Dyka. Bardzo proszę tutaj dzieci i młodzież, żeby nie spamowały, nie piszcie proszę, bo będę musiała zablokować tych uczestników, a nie chciałabym tego robić, więc bardzo proszę, jeżeli macie jakieś pytania nawiązujące do naszej prezentacji, to proszę, ale nie piszcie, bo to naprawdę rozprasza. Zerknijcie proszę na ten obraz jeszcze raz i zobaczcie, jak przedstawiona jest kobieta w pozycji śpiącej, to jest nasza psyche, i Amor, który jest bogiem właśnie miłości, mitologicznym, przedstawiony jest w formie mężczyzny, który pragnie tą kobietę dotknąć i obudzić swoim dotykiem. Ma on skrzydła, tak jak przystało na naszego Amora. Zobaczcie proszę, to się zwłaszcza przyda osobom, które będą miały egzaminy. To jest powtórka z mitologii. Amor, inaczej Cupido, Eros, mitologiczny bóg miłości, ukazywany właśnie jako nagi chłopczyk z łukiem i strzałą, czasami ze skrzydłami, a Psyche jest to uosobienie duszy ludzkiej, przedstawiona jako młoda dziewczyna ze skrzydłami motyla. I scena ta właśnie przedstawia, jak na ratunek śpiącej Psyche przybywa Amor. Widać tutaj w tych obrazach ogromną symbolikę. Jeden konar drzewa jest suchy, a drugi pokryty jest liśćmi. Zobaczcie, tutaj jeszcze raz wam pokażę ten motyw. Zobaczcie, to jest jedno drzewo, z czego jedno, zobaczcie, to po prawej stronie jest zupełnie suche, a drugie bogate w liście. I drzewa nawiązują zatem do motywu życia i śmierci. Prawa dłoń spoczywa jeszcze na otwartej złotej szkatułce i Amor ukazany został tutaj właśnie w takim ruchu, który wzleciał z nieba do swojej ukochany. Ma on czerwoną czatę, która powiewa na wietrze, a lewa dłoń trzyma jeszcze łuk, kołczem pozostaje na ziemi. Ta czerwona czata to oczywiście też symbol miłości.
Jeżeli będziemy teraz omawiali wiersze, to zobaczycie wiersze, utwory malarskie czy rzeźby, to zobaczycie, że każdy, niemalże każdy z tych, każdy z tych dzieł ma jakiś element ukryty, symboliczny. Historia Amora i Psyche była postrzegana jako alegoria duszy i pożądania cielesnego, czyli tak zwany dualizm, który jest w człowieku, czyli ta tęsknota za miłością duchową, ale też i miłość cielesna. Z takim dualizmem spotkacie się zwłaszcza w czasach baroku, ale tutaj już w mitologii, w klasycyzmie mamy także pokazany ten dualizm. No i oczywiście czerwień, kolor miłości i namiętności. Motyw miłości duchowej i cielesnej, ale także motyw właśnie Psyche i Amora, czyli inaczej Kubidyma, widzimy w pięknych rzeźbach Antoniego Canovy. Zobaczcie, jak piękne są te rzeźby. Antonio Canova to jest był niesamowicie zdolnym rzeźbiarzem włoskiego pochodzenia, jednocześnie malarzem, architektem, jednym z czołowych przedstawicieli klasycyzmu w rzeźbie. Zobaczcie proszę, jak pięknie przedstawiony jest motyw Psyche budzonej przez pocałunek Kupidyna. Jest to rzeźba pokaźnych rozmiarów, bo ma aż 155 cm, czyli można powiedzieć, że wielkości średniego człowieka. Znajduje się obecnie w Luwrze. Jest ona wykonana z białego marmuru i w przepiękny sposób, zobaczcie, pokazuje ekspresję, grę świateł w tej rzeźbie, pocałunek, także całą gamę tych wszystkich odczuć, które mogły towarzyszyć zakochanym, tak? Oddanie, zmysłowość, też to światło pokazuje ten element duchowości i ten cień, element zmysłowości, cielesności. Piękna rzeźba, podoba Wam się? Mówicie, że pięknie, tak? Mhm. Zobaczcie kolejne jeszcze opisy. Tutaj mamy właśnie grę świateł, analogiczną do gry zmysłów, gra gestów, płynność ruchów, układ objęcia, tak? Ręce tworzą zamknięte koło, wpisane są głowy postaci, miękki modelunek ciała, draperii. Draperia to jest ten materiał, który ułożony jest tutaj, zobaczcie, na ciele kobiety i na dole opadających na dół skały. Jak będziecie sobie martwą naturę, to często spotkacie się właśnie z ujęciem draperii, bo draperia to jest właśnie taki materiał, który się rozkłada na kubikach i na niej się układa właśnie jakieś elementy do malowania właśnie martwej natury. Ale nie tylko, bo też mogą być na nim postaci. I tutaj właśnie te wypolerowane gładkie ciała kontrastują z chropowatą fakturą skał. Element właśnie takiej miłości Amora i Psyche, takiej figurki dla zakochanych, zrobił też William Baudet, który francuski malarz, która kupowana jest często jako figurka dla zakochanych. Także jak spotkacie się z taką figurką, gdziekolwiek będziecie, bo to jest figurka sprzedawana na całym świecie, to jest to właśnie taka figurka, można kupić na prezent dla zakochanych. Tu jest jeszcze takie motto dla Was napisałam. Miłość jest pierwszą wśród nieśmiertelnych rzeczy Dantego Alighieri. Kolejny obraz przedstawiający miłość damsko-męską to obraz przez Francesco Primatico, wykonany przez włoskiego malarza, rzeźbiarza i architekta, ale także dekoratora, działającego głównie we Francji w XVI wieku. Tutaj mamy znów nawiązanie do mitologii, gdzie Homer w Odysei przedstawia właśnie nam Penelope, żonę Odysa, króla Itaki, jako wzór wiernej małżonki czekającej na swojego męża. Bo musicie pamiętać, że Penelopa aż 20 lat czekała, aż jej mąż Odys wróci z tułaczki, z podróży i pomimo, że starali się o jej rękę i o jej względy, starało się o jej względy wielu, wielu mężczyzn, ona była wierna swojemu mężowi. I w taki sposób właśnie przedstawił tutaj Odyseusza i Penelopę francuski malarz, włoski malarz działający we Francji, tak? Mhm.
Podoba Wam się ten obraz? Czy taki dla Was jest smutny, tak. Tutaj mamy jeszcze taki typowo XVI-wieczny model malarstwa, tak, że z czerni wyłaniają się nam postaci. Kobieta oczywiście ukazana w sposób delikatniejszy jako wzór cnót, natomiast rzeczywiście tło bywa takie ciemniejsze, z którego dopiero wydobywać jakiś starzec, tak, niekoniecznie musi rodzić pozytywne odczucia. Za to ten obraz myślę, że go znacie i już budzi pozytywniejsze odczucia. Jest to jeden z obrazów Gustawa Klimta. Bardzo, bardzo dużo obrazów Klimta znajduje się, można powiedzieć, w takiej użytkowności, tak? Czyli widzimy w sklepach, na notysikach, na długopisach, na kubkach, na filiżankach, plakaty. Nawet widziałam parasole z obrazami Gustawa Klimta, oczywiście też kalendarza wszelkiego rodzaju. To akurat jest obraz, który przedstawia pocałunek. Olej na płótnie, też dużych rozmiarów, 180 na 180 cm, bardzo dużo. Gustav Klimt jest to austriacki malarz, grafik, symbolista, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli secesji i modernizmu. I tutaj zobaczcie, ta kobieta, która opada jakby pod uściskiem mężczyzny, pokazana w taki piękny, delikatny sposób, tak, klęcząca przed nim, całość, cały obraz dominowany jest żółcią. Tutaj do tego obrazu malarz użył właśnie odrobinek złota. Płaszcz mężczyzny ozdobiony jest takimi geometrycznymi wzorami, takimi prostokątami, można by było powiedzieć, to też może pokazywać osobowość mężczyzny, taką bardziej konkretną, a kobieta w takiej delikatnej sukni z kwiatami, tak, z elementami kwiatowymi. Obraz przedstawia właśnie zatraconą w miłosnym objęciu parę kochanków na skarpie, pełno kwiatów, tak, tylko taka, możemy sobie właśnie wyobrazić taką niesamowitą łąkę, idealną dla scenerii dla zakochanych. Właśnie kochankowie odziani są złote szaty i jest tutaj dużo symboliku, ponieważ one oznaczają kobiecość, tak? Kobieta uosabia miękką delikatność, a mimo to, że nas tych postaci nie dominuje, widać, że oboje się bardzo kochają. Ostatnio prowadziłam z Wami webinarium z Małego Księcia i chciałam Wam przypomnieć taki cytat właśnie, że dobrze się widzi tylko sercem, najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. To motto pięknie się komponuje właśnie z naszym dzisiejszym tematem. I tutaj rzeczywiście na tym obrazie, gdybyśmy jeszcze raz na niego zerknęli, widać, ile jest pięknych elementów symbolicznych, gdybyśmy zobaczyli całą tą grę świateł, symbolów kolorystycznych, spojrzenie kobiety, ta, która ma w takim natchnieniu przymknięte oczy, moglibyśmy odczytać jeszcze wiele, wiele znaczeń i symboli. Pamiętacie, webinar z Małego Księcia, to bardzo się cieszę. Ja też dziękuję za wszystkie prace, które do mnie spłynęły. Słuchajcie, a to jest obraz, który można powiedzieć, że to jest obraz po prostu zagadka. Na tym obrazie znajduje się tyle elementów symbolicznych, że można spokojnie nazwać tym obrazem zagadką. Zaraz się dowiecie dlaczego. Autorem tego obrazu jest Jan van Eyck, malarz niderlandzki, przedstawiciel realizmu niderlandzkiego z XV wieku. Realizmu, czyli pokazuje tak w najprostszy sposób takie malarstwo fotograficzne, można powiedzieć. I tutaj obraz jest tak jakby z pogranicza dwóch epok, średniowiecza i renesansu. Należy właśnie do najbardziej tajemniczych arcydzieł malarstwa europejskiego. Prawdopodobnie ukazuje kupca z Lucchi, Giovanniego Arnolfini, i obraz powstał z okazji jego zaślubu z Giovanną Cenani. Tytuł tego obrazu to Portret małżonków Arnolfini, to jest też olej na desce, 82 na 60 cm, czyli takiej średniej wielkości. I zobaczcie, tutaj małżonkowie ubrani są odświętnie, bogato w szaty, ale na tle mieszczańskiego wnętrza.
Właśnie w tle, to już świetnie Krzysztof zauważył, że w lustrze widać autora obrazu, pięknie, to jest pierwszy symbol, tak. Zobaczcie, kobieta jest w zielonej sukni, kolor zielony, czyli symbol nadziei. I to też może oznaczać i daje nam też znak, że jest ona brzemienna, czyli no, że jest po prostu w ciąży, tak? Też jej dłoń położona na brzuchu może o tym świadczyć. Jaki jest nastrój tego obrazu? No, nastrój jest taki pełen harmonii, ciszy, skupienia, pomimo że światło wpada tutaj z okna, powoduje to, że jest on taki bardzo intymny. Jest to obraz Portret małżonków Arnolfinich. I na dole pod obrazem macie podpis z tytułem obrazu i na górze macie autora Jan van Eyck. Tak, jest to, ta pani jest w ciąży i jest to moment właśnie ze ślubin. Pięknie tutaj wytłumaczyła, pokazał jeden z naszych kolegów, koleżanek, że widać odbicie autora i artysty w lustrze. Tutaj z tyłu zobaczcie, jest takie lustro okrągłe, ale to nie jedyny symbol, który się pojawia właśnie na tym obrazie. Są owoce leżące na stole i parapecie, które symbolizują czystość i niewinność, bo one są wszędzie porozrzucane. Jest piesek, którego też zauważyliście. No to jak wiecie, piesek to symbol wierności ogólnie, w tym przypadku wierności małżeńskiej, bo jest to scena ze ślubin. Są patynki, czyli takie buty drewniane, widoczne na pierwszym planie i w tle, i one nawiązują do Starego Testamentu. Tam jest taki fragment z Biblii: zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. To znaczy, że w tym momencie odbywa się obrzęd właśnie sakralny, sakramentalny, czyli ze ślubiny. Jest też zapalona świeca. Ona nie musiałaby wcale być, ponieważ jest otwarte okno, jest wystarczająco dużo światła. Natomiast symbolizuje płomień, ten płomień jest symbolem obecności Chrystusa. W tle widać dwie figurki świętej Katarzyny, patronki dziewic i świętej Małgorzaty, mającej chronić od bólów porodowych. No domyślamy się, że dlatego, że kobieta jest w ciąży. Widać też różanie z bursztynów, wstrzemięźliwość, czystość, miotełka, która oznacza czystość, lustro, czystość, symbol czystości i też właśnie tutaj widać autora. No i czerwone łoże, symbol aktu miłości i zjednoczenia małżonków. No to teraz jestem ciekawa, co powiecie na temat tego obrazu, który już jest bardziej współczesny, z XX wieku, René Magritte, belgijskiego malarza, surrealisty. Zobaczcie. Wygląda strasznie, tak? Tutaj uczniowie różnie interpretują ten obraz, zastanawiają się, co on może oznaczać. Ja wam podpowiem już, że nasuwają mi się związki frazeologiczne, czyli taka konstrukcja zdaniowa, która dosłownie znaczy coś innego, ale w przenośni też ma inne znaczenie. I może to być na przykład stracił głowę z miłości, albo miłość jest ślepa, tak? Trochę jak kat, który ma się. No trochę tak wygląda, to prawda. Miłość jest ślepa, super Natalia, tak. Michał też świetnie tutaj trafił właśnie, że to jest dosyć ponure. Ale jaka jest symbolika? Mamy barwy, które zazwyczaj symbolizują, one oczywiście mają szerokie znaczenie, ale w takich najważniejszych aspektach mogą symbolizować na przykład biel, niewinność, czystość, czerwień, zawsze jakiś ogień, zawsze jakieś pożądanie, namiętność, miłość w tym przypadku. No i czerń, tutaj śmierć, ale też takie jakby pokazuje ulotność, tak, uczucia, że może ta miłość jest może nie trwała ze strony tego mężczyzny, że jest na tle okna, to też może gdzieś w ukryciu się spotykają. Jakie wy macie odczucia co do tego obrazu? Oprócz tego, że przypominają wam tata i że miłość jest ślepa. Macie jeszcze jakieś pomysły, coś wam miłość jest ślepa, tak? Stracić głowę z miłości. Nie ma dużo kolorów, tak. To jest obraz taki raczej schematyczny, można powiedzieć nawet geometryczny, tak. Widać prostokąty, prosty. Tak, bardzo prosty w swoim malarstwie, ale bardzo wymowny w symbolice. Dobrze, to ciekawa jestem, co powiecie na temat tego obrazu. To jest już troszkę inny rodzaj miłości pokazane, takiej lżejszej, bardziej zabawowej, bardziej flirtowanie niż miłość. Pokazany jest tutaj
malarz francuski, Fragonard, rokowy francuski malarz z XVIII wieku, pokazuje nam dwóch mężczyzn, którzy bawią się z kobietą w parku wśród drzew, a mianowicie bujają ją na huśtawce i czerpią radość przebywania w swoim towarzystwie. Jeden pan z tyłu, to jak zobaczycie, buja kobietę i popycha huśtawkę, a drugi z przodu łapi jej pantofelek. Czuję tutaj taki klimat ciepła, radości, wiosny, widać, że świeci słońce, wspólnej zabawy. Także panuje taka atmosfera radości i humoru. Tak, bardzo dobrze to odczytaliście, właśnie jako beztroska. Witaj Marysia, tak? Jako beztroski czas. Tytuł tego obrazu to huśtawka, to też jest olej na płótnie. Olej to znaczy, że farbą olejną namalowany na płótnie może być akryla, to już jest taka z bardziej z roślinnych składników. Bardzo szczegółowy, tak. Zobaczcie, jak bardzo szczegółowo jest pokazana ta zieleń, ile tych listków, tak, które drgają razem z tą radością tych osób. I zobaczcie, tutaj mamy takie małe amorki, dzieci, które też są oznaką, bo wiemy, że amor, tak, z mitologii Bóg miłości, które są oznaką jakiegoś lącego się uczucia wśród tych młodych ludzi. Oczywiście, wszyscy kobiety są zakamuflowani, mniej widoczni, tak, tu widać tego pana z przodu, tu jeden jest z tyłu, są amorki, natomiast drzewa tajemnicze, tak, widać, że coś tutaj się dzieje, tak, może nie jest to jeszcze miłość, ale już na pewno jakaś fascynacja, jakieś zauroczenie. Piszecie, że również malujecie farbami, to czekam na zdjęcie. A teraz mam do Was pytanie, bo tutaj jest obraz pana Eugeniusza Józefowskiego. To jest taki polski artysta plastyk, wykłada na uczelni, oczywiście współczesny twórca. I tytuł tego obrazu to Opowieści o miłości, to jest taki cykl obrazów. I chciałabym, żebyście wypowiedzieli się, co ten obraz przedstawia, jakie są kolory użyte i co czujecie, kiedy na niego patrzycie. Widzicie, że abstrakcja, wielki człowiek, na pewno nierealistyczny, tak? bo widać, że te rozmiary są nieproporcjonalne. Tak, osoba, która siedzi, prawdopodobnie mężczyzna, bo widzimy też wąsy. Gdyby nie te serca, to nie miłość, a widzicie te serduszka, tutaj jest na kolanach, zobaczcie, widać te serca geometryczne, tak, jest bajkowy, bardzo dobrze, bajkowy, można powiedzieć taki surrealistyczny, tak, czyli odbiegający od realizmu. Za mała głowa, nieproporcjonalny, na pewno nieproporcjonalny. Tak, i widać serce na kolanach, takie, że typowy na walentynki. Kukurydziana miłość, głowa w chmurach, może też tak być. Tak, ale serce wielkie. Bajkowy, tak, może być bajkowy. Dobrze. Dużo mieliśmy pokazanych możliwości, jak ukazać miłość damską i damsko-męską. Oczywiście tych możliwości jest jeszcze bardzo, bardzo dużo. Jak będziecie starsi, zobaczycie jeszcze nowe ujęcia miłości, również akty wszelkiego rodzaju, ale też piękne inne malarstwo, które być może sami będziecie tworzyć. Natomiast teraz chciałabym z Wami przejść do kolejnego jakby oblicza miłości, jakim jest miłość rodzicielska. Nie dam rady wszystkiego omówić, ale chociaż tak zasygnalizujemy. Miłość rodzicielska, tutaj na pierwszym slajdzie macie przedstawiony obraz macierzyństwa Stanisława Wyspiańskiego. Mówię obraz, ale to tak naprawdę jest pastel, czyli takie kredki mogą być olejne, mogą być suche, tu jest akurat kredka sucha. Stanisław Wyspiański był wybitnym artystą polskim, nazwany był też czasami czwartym wieszczem Polski i on, powiem Wam taką ciekawostkę, niestety nie mógł malować olejnymi, bo miał uczulenie i większość jego prac to są akryle, akwarele i właśnie pastele, którymi posługiwał się pięknie. Jeżeli malujecie pastelami, to naprawdę duże uznanie, bo to jest ogromna sztuka. Tu jest obraz pod tytułem Macierzyństwo, to jest jego żona z dziećmi, która karmi akurat najmłodsze dziecko.
Kolejne jego prace, pastele, które przedstawiają właśnie miłość matki do dziecka. Tu właśnie przypominam, polski dramaturg, poeta, malarz, grafik, architekt, projektant mebli, tworzył epokę młodej Polski, bywa nazywany czwartym wieszczem Polski, XX wiek. Tak? Na pewno z Wyspiańskim się jeszcze spotkacie, będziecie omawiali Wesele Wyspiańskiego, wiersze Wyspiańskiego, prawdopodobnie w liceum, ale z obrazami, z jego pracami na pewno się już spotkaliście, a jak nie, to teraz macie właśnie okazję. Wyspiański tworzył cały cykl właśnie z dzieci, ale także i matki z dzieckiem. Tutaj wybrałam wam tylko część, żona artysty z synkiem Stasiem, macierzyństwo i wszystkie te prace to właśnie są wykonane pastelami. Jeszcze jeden rodzaj miłości matki do dziecka, tutaj akurat Maryi z dzieciątkiem, to również prace Wyspiańskiego, ale akurat do witrażu, który pisał: przecie trzeba w krzudy wypróbować, trzeba coś przecierpieć, coś przeboleć, żeby móc miłość uszanować. To jest właśnie cytat z wiersza Wyspiańskiego, to są jego słowa. I tutaj są dwa warianty fragmentu projektu witraża do katedry lwowskiej, też pastel oczywiście. To jest bardzo wysoki, zobaczcie, 199 cm, czyli prawie 2 metry wysokości na 82,5 cm. Te prace, te projekty znajdują się w muzeum w Krakowie. Piękne, prawda? Możecie sobie też do nich zajrzeć jeszcze w wolnym czasie. Zachęcam do zapoznawania się ogólnie z dziełami Wyspiańskiego. Jest to niesamowity artysta. Które Muzeum Narodowe w Krakowie, ale znajdziecie też na stronie internetowej bardzo dużo, dużo jego prac. Jeżeli wejdziecie, to bardzo, bardzo polecam. Tutaj zobaczcie, jaka smukła właśnie Maryja z dzieciątkiem. To jest projekt o witrażu. Witraż to wiecie, że to jest przeważnie w oknach, tak? W oknach, ale też mogą być w szybach drzwi, ułożone ze szkiełek, tak? Złączonych ołowiem, kolorowe witraże, ale zanim taki witraż się dokona, trzeba zrobić właśnie projekt. I to są projekty. Miłość matki do dziecka. Myślę, że też znany tutaj jest rzeźba Michała Anioła, włoskiego rzeźbiarza, malarza, poeta i też architekta. Epoka oczywiście odrodzenia, czyli inaczej renesansu, XV-XVI wiek, przełom. To jest akurat Pieta Watykańska lub po prostu Pieta. Piękne arcydzieło wykonane z marmuru, również pokaźnych rozmiarów, 174 centymetry. Pieta jest na wszelkie możliwe sposoby ukazywana, bo mamy też piety w wielu kościołach polskich, pewnie tam, gdzie jesteście, również znajdziecie. No oczywiście przedstawia boleść matki, tutaj akurat Maryi, która tuli syna zdjętego z krzyża, tak? Także tutaj wykonanie jest przepiękne, ukazuje smutek, rozpacz, ale też i taki wdzięk i patos Maryi, która z godnością przyjmuje to, co Bóg jej przygotował. Smutne, ale prześliczne, tak. I jeden z obrazów jeszcze wybrałam Olgi Poznańskiej, jedyna polska impresjonistka, polska malarka, portrecistka, przedstawicielka modernizmu i jako jedyna z kobiet właśnie zajmująca się impresjonizmem, czyli takim malarstwem, który za pomocą gry kolorów gra światłem i tymi kolorami. Zobaczcie, tu mamy też piękne kolory, zielona suknia, być może też kobieta jest w ciąży, bo wiemy już, że zieleń symbolizuje nadzieję. I zobaczmy, dziewczynka na niebiesko, tak, czyli wzbudza zaufanie. Czy mała plamę na czole? No nie wiem, może po prostu takie było ujęcie akurat tego obrazu. I tytuł tego obrazu to Studium kobiety z dziewczynką. On akurat jest namalowany na tekturze. Piszecie, że wyglądają na zmartwione. Ta dziewczynka, taka bardziej wystraszona, tak, mama ją tuli, jakby próbuje pocieszać, ale kobieta raczej wygląda na spokojną. Taki romantyczny, mówicie, tak? Przestraszony. Zobaczcie, jak niewiele jest barw, ale tak naprawdę jak one budują nastrój, prawda? Takiej intymności, poczucia bezpieczeństwa, tak? Która daje mama dziewczynce. Tak, dziewczynka czuje ukojenie, bezpieczeństwo. Pięknie. Spokój się odczuwa, bardzo ładnie. Macie niesamowitą intuicję.
malarską. Dobrze, to teraz przechodzimy do innego oblicza miłości. Myślę, że każdemu z Was się to spodoba, a mianowicie miłość do zwierząt. Tutaj na pierwszym obrazku widzicie znów pastel Wyspiańskiego. Jak już powiedziałam, Wyspiański malował prawie wszystko, łącznie z roślinkami, prowadził dziennik, więc tutaj znajdziecie dużo prac w tej prezentacji, ale nie tylko on zajmował się malowaniem zwierzątek. Nie, to nie jest królik, to jest piesek, studium psa, też pastelami, chyba jamniczek nawet, jeżeli dobrze widzę. I zobaczcie, mamy też Józefa Kossaka, wszyscy to oczywiście Polacy. Wojciech Kossak specjalizował się w scenach batalistycznych, czyli w scenach ukazujących jakieś walki, tak? Tu akurat mamy przedstawionego ułana z koniem, jest to olej na płótnie, ale także konia arabskiego. Tych obrazów jest mnóstwo, więc warto by było sobie jeszcze poczytać o tym, ale tak najważniejsze udało mi się Wam wychwycić. Kolory są piękne, te obrazy są głównie realistyczne, także możemy po tych obrazach nawet rasy koni rozpoznać. Kolejny malarz polski, który malował zwierzęta, to Piotr Michałowski. On robił niesamowite studia koni, zwłaszcza uwielbiał konie. Tutaj mamy rysunek koni w stajni, rysunek oczywiście koloryzowany, bo pod akwarelką jest też ozdobiony. I studium głowy konia, też olej na płótni. Pytacie, czy ja mam zwierzęta? Tak, mam psa. Miałam też ptaszki, ale już nie mam, ale mam na ten moment pieska. I nawet jest grzeczny, nie przeszkadza. Zobaczcie jeszcze, kto z polskich malarzy uwielbiał zwierzęta, a mianowicie Józef Chełmoński. Może znacie go z takiego znanego obrazu Babie Lato. On przedstawił na tych obrazach Powitanie Słońca, Żurawie i Kuropatwy. Jak sobie zerkniecie jeszcze do Józefa Chełmońskiego, do jego arcydzieł, to zobaczycie, że bardzo dużo takich zwierząt codziennych, które mieszkały i przebywały na polach, malował, bo i bawoły, i właśnie orkiet, jak po prostu pomagały też zwierzęta przy pracy w polu. Piszecie, że macie też zwierzątka, to bardzo, bardzo się cieszę. Zanim przejdziemy do następnego slajdu, a mianowicie miłość w sztuce w postaci animacji filmowej, to chciałam Wam pokazać jeszcze i zapoznać z pewną kobietą już w tym momencie, a mianowicie Akiano Kramari, która przepięknie maluje nie tylko zwierzęta, ale cały świat, przedświat. Jest to utalentowana kobieta, która ma ogromny talent malarski. Już w wieku 4 lat malowała piękne dzieła i chciałabym Wam z nią chwilkę zapoznać i pokazać, jakie piękne rzeczy stworzyła. Trzeci, że kończy nam się czas. Ja mogę przedłużyć jeszcze 10 minut, więc mam nadzieję, że zdążymy ze wszystkim. Przedstawię Wam postaci filmu, dobrze? Posłuchajcie. This is my self-portrait. I did this when I was 8 years old with acrylics. Eight was a big year for you. Oh my goodness, I don't know what 9's gonna bring, but this is huge. So this is a self-portrait of you. This is how you see yourself. What did you do, take a picture or how do you do yourself? Well, I just take a mirror and I look at myself and if I don't find the right color, I just dab it on my nose and see if it's the right color. Oh yeah, I do that too. You're obviously gifted, right? Where does this come from? It comes from God. It comes from God. Thank you so much. You know it. When Akiana appeared on our stage, she already created over 40 pieces, some selling for as much as $25,000. And so we recently Skyped with her. She's now 21. To see what she's creating now. My whole world completely changed. There was phone calls coming left and right, and it's very interesting to be thrusted into the spotlight in such a young age. When I first realized I was interested in painting, I was about 4 years old. At that age, I began expressing my dreams, my visions, my inspiration through whatever I found on hand. I did notice over the years, since
maturing, the techniques have become more detailed and more vivid. I can paint soulscapes, which is my artistic interpretation of a soul's journey. Being an artist did actually give us the financial steps to provide for my whole family and for others. Since the Oprah Winfrey Show, my paintings have been selling for hundreds of thousands of dollars a piece. While I was living in Lithuania, I had the opportunity to help the educational government to change the laws there, to have more creative education, to be able to give ideas and to give suggestions. Actually, currently I'm funding my own art and science academy. What I know for sure in life is that I truly, truly believe after traveling and experiencing a lot of cultures and meeting a lot of people that the arts has the ability, a rare ability, to unite and inspire every single one of us. Hi, YouTubers. I'm excited to give you an Piękny talent. Jak będziecie mieli kiedyś czas, to zapraszam, można też zapoznać się z jej pracami, zobaczyć też jej stronę internetową, na Facebooku też prezentuje swoje prace. Ona już jest starsza, już ma prawie 30 lat i przepięknie maluje. Ja wam jeszcze włączę jeden film i taki krótszy z jej pracami. Pieska mam pokazać to na koniec, jak starczy czas, dobrze? Całe malarstwo tej dziewczyny przesycone jest miłością, więc pozwoliłam sobie wam pokazać Akianę Kramarik. Zachęcam do zapoznania się z jej twórczością szerzej. Ona jest też poetką, także tak celem inspiracji. A teraz przechodzę do chyba najzabawniejszej naszej części spotkania. Wiem, że jest koniec, ale mamy jeszcze 10 minut, jeżeli możecie
to wam pokażę. Pytania cały czas o mojego pieska. Mój piesek się nazywa Kot i właśnie śpi niedaleko. Jak starczy czasu na koniec, to może się go uda złapać i wam pokażę. Miłość na ekranach kin, a mianowicie w bajkach. W tych bajek jest bardzo dużo o miłości. Tutaj wybrałam kilka z nich. Dlaczego o tym mówię i dlaczego miłość w sztuce znalazła się i te bajki znajdują się właśnie w naszej prezentacji? Ano dlatego, że animacja również należy do sztuk plastycznych i takie kadry z filmu również mogą się tu znaleźć. Czyli tak, mamy Króla Lwa, na pewno każdy z was oglądał bajkę o Królu Lwie. Mamy kadr z filmu Mój Brat Niedźwiedź. Smutny moment, tak, smutny moment, ale przepełniony wielką miłością. Czasami miłość bywa trudna, tak jak róża, tak? Mówiliśmy w Moim Księciu, że miłość jest piękna, ale też ma swoje trudy, tak jak kolce w róży, tak? Ale jak się przetrwa te trudy, to ta miłość jest trwalsza. Kolejny slajd, tu mamy Krainę Lodu. To jest piękna miłość sióstr. No i oczywiście kadr z filmu Zakochany Kundel. Znacie ten film, tą bajeczkę? Kaczki lepsze. Mamy też Mała Syrenka, o pięknej miłości syrenki do człowieka. Piorun, film o pięknej miłości pieska do właściciela. No i jakie jeszcze wy znacie bajki, gdzie jest motyw miłości? Ja znam jeszcze trochę, ale nie o wszystkich zdążę powiedzieć, ale na przykład Piękna i Bestia, Śpiąca Królewna, Kopciuszek, Roczpunka, bardzo dobrze. Hachiko, tak, Szrek, Mulan, o Szrek też tak, Kopciuszek. Pokażę wam na koniec jeszcze jedną scenę z naszego Zakochanych Kundli. Pocahontas bardzo dobrze, Kajko i Kokosz, tam mniej, ale zdarza się. Leżysz jak na kanapie. Na zakończenie. Naprawdę? Fajna jesteś. Nie, ty jesteś fajniejszy. Naprawdę? Tak. Nigdy nie czułem tego, co dziś. Mam dziwny dreszcz, na samą już o niej myśl. Widzę, jak się odmienia ten świat wokół mnie. Serce mi bije głośno jak dzwon, a w myślach mych na pierwszym jest miejscu on. Jego szczęścia jedynie dziś chcę. Naprawdę kocha mnie. Nie czułem się dotychczas nigdy tak. To wspaniałe coś urzekło nas, jak w najpiękniejszym śnie. Już wiem, że dziś poznałam szczęścia smak. Przy niej mi ciepło i dobrze mi. Gdy on się śmieje, tysiąc gwiazd nagle lśni. I dlatego od dziś stale pytam, czy miłość to? Czy miłość to? Przez chwilę, gdy nie jesteś tu, tak bardzo ciebie brak. Na pewno wiem, poznałam. Na pewno wiem, poznałem dziś. Już dziś poznałem słodki szczęścia. No właśnie, mamy też zakochane pieski, nie tylko ludzie się mogą zakochać, ale również miłość otacza zwierzęta, wszystkie istoty.
Dziękuję Wam za uwagę. Chciałam Wam zadać taką nieoficjalną pracę domową, żebyście swoim bliskim, czy to pupilowi, czy to siostrze, czy przyjacielowi, przyjaciółce, mamie, tacie, zrobili jakąś drobną walentynkę w postaci jakiegoś wytworu sztuki. Ale to może być abstrakcja, to nie muszą być realne rzeczy. To może być, możecie też coś ugotować, zrobić jakąś kanapę ze świetną dekoracją, to może być jakaś laurka, jakiś wiersz, wszystko to, co Wam przyjdzie do głowy, nieważne też, jaki jest ostateczny efekt artystyczny, ale liczy się to, że zrobiliście coś z własnego serca. Ja Wam dzisiaj dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Pieska chcecie zobaczyć, zobaczymy, czy przyjdzie, bo ja go odseparowałam, żeby nie przeszkadzał, ale może się uda złapać, to poczekajcie minutkę jeszcze. Zaraz Wam go pokażę. Może się uda. Podgląd tu będzie bardziej widoczny. O, to jest właśnie mój piesek, który chyba nie lubi za bardzo być przed kamerami. Tak, nie lubi być? Nie lubi chyba być za bardzo, więc go nie będziemy męczyć. Nazywa się Cody, bawi się. Tak, bo pieski się bawią, zwierzątka się bawią. Dobrze, dziękuję Wam bardzo, życzę Wam pięknego wieczoru, pełnego miłości, nie tylko dziś, ale i przez najbliższy czas. Żegnam się z Wami i życzę dobrej nocy, do widzenia, pa, pa!